Witajcie kochani w świątecznym klimacie. Dzisiaj na moim kanale jest Magda z kanału Suzy Live Vlog. Tak to ja, cześć. Bardzo mi miło. Mi również. Chciałam was poinformować, że tematyka dzisiejszego filmu nie jest łatwa. Nie. Tak, otóż zdradzimy wam nasze pomysły na prezenty dla panów. To znaczy od razu powiem, że to nie tak do końca nasze, że tylko moje, bo ja się posiłkowałam moimi panami. Po prostu zapytałam mojego pana małżonka oraz jego 14-letniego syna: chłopcy, co chcielibyście dostać, z czego ucieszylibyście się, co już macie, co możecie mi zarekomendować, i oni mi pomogli. O, widzisz, ale powiem ci, że ja też podpytałam Massimo, ale nie w sensie takim, że tutaj będziemy nagrywać jakiś film, tylko już tak podpytałam się go troszeczkę właśnie w klimacie świąt, Mikołajek, tak, co tutaj by chciał, o czym myśli. Zresztą ja mojego mężczyznę też bardzo dobrze znam i wiem co roku najbardziej, co mu sprawia przyjemność, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie panie mają z tym nie mają z tym problemu, tak? Zresztą panowie też często mają problem, żeby kupić coś innemu mężczyźnie, też się to zdarza i nie oszukujmy się, wybór jest zupełnie inny niż dla nas kobiet. Tak, bo naprawdę z nami kobietami to jest tak prosto, tak łatwo, niech tylko się coś ładnie świeci, ładnie pachnie, ładnie wygląda jakaś torebunia i już jesteśmy szczęśliwe. Tak, a poza tym nawet wiesz, jak wejdziesz do galerii handlowych, to tak Sephora, Douglas, gdzieś tam te sklepy dla kobiet, tu biżuteria, to gdzieś tam Pandora, to zegarki, tak, i tak dalej, tak. Więc tak naprawdę można wejść w każdy zakątek i coś kobiecie kupić. Zgadzam się. A z mężczyzną niestety już nie jest tak prosto. My jednak postarałyśmy się dla was przygotować takie propozycje na ten dzisiejszy film i mam nadzieję, że coś wam wpadnie w oko. Tak. Co ty zaczynasz jako mój gość? Ja tak, zaczynam. Bardzo dobrze. Ciekawa, co tam masz. No ja jako ja jestem znana na swojej kanale z dwóch rzeczy, że bardzo lubię pokazywać podkłady, panów nie, podkłady po twarzy i perfumy, jak najbardziej tak. No i niby to takie oklepane, niby to takie trywialne perfumy, turururu, ale jednak mam takie dwa zapachy. Dwa zapachy, o których chciałabym tutaj powiedzieć, bo jeden z nich jest wyjątkowy, drugi trochę mniej, ale powiem dlaczego też warto się nad nim pochylić. Dobrze, może zacznę od tego pierwszego wyjątkowego zapachu, który pokochał mój pan małżonek, który otrzymał ode mnie i tak mu się spodobał, że sobie chłopak kupił drugą butelkę i nosi drugi flakon tych perfum nosi ze sobą w teczce. I jest to wspaniały Terre d'Hermès Vetiver, czyli nowy zupełnie zapach. Proszę bardzo, tu się tak odkręca. Masz wolny nadgarstek, który ja ścigam. Boisz się męskiego? Nie, nie, nie boję się męskiego, tylko boję się, co Massimo będzie mówił. Nic nie powie, że ode mnie. No, powiem ci. Słuchajcie, to jest nowość od marki Hermes, która się pojawiła niedawno. Ja o tym zapachu mówiłam już na swoim kanale, ale ten zapach jest tak intrygujący, tak interesujący, że pomyślałam, że warto, abyście wiedzieli o nim. Z perfumami marki Hermes jest tak, że to są zapachy ciężkie, trudne, orientalne. Ja myślę, że to są też takie zapachy dla starszych mężczyzn. Tak. Ale tutaj widzisz, tutaj jest coś intrygującego. Jest, bo powiem wam, że tutaj w tym zapachu wyczuwa się troszeczkę tak limonkę, cytrusy, delikatnie, więc on jest tak jakby przechodzi z takiego świeżego w coraz mocniejszy. Mm-hmm. Bardzo przyjemny zapach. Bo ja wielokrotnie to podkreślałam, podkreślę raz jeszcze tutaj u Anity na kanale, to są trwałe zapachy marki Hermes. Tak, żebyśmy mieli pełną jasność, ja perfum testuję sporo, jeśli chodzi o markę Hermes, zapachy są trwałe. Tutaj jest główny zapach Vetiver, czyli Vetiveria, jest to taki gatunek trawy. Jest tutaj zielony pieprz, bergamotka, ale co odróżnia ten zapach od poprzednich, właśnie nawet z tej edycji Terre d'Hermès? Poprzednie zaprojektował mężczyzna. Tutaj zapach skomponowała kobieta, Christine Nagel, i przemyciła jakimś sposobem, może nie kobiecość, ale coś takiego, że to ten zapach intryguje. Tak, i że jest ten zapach bardziej, w cudzysłowie, dostępny, tak? Bo te inne naprawdę Hermesa są ciężkie, trudne, a tutaj jest taki, i czuć trochę taki i teraz się w ogóle zmienił, no.
Aż kocham normalnie mojego męża bardziej, jak się nie wiem. A te drugie perfumy? Już mówię. Ten zapach 50 ml 349 zł, więc jak gdyby to jest taka kwota, to jest ten zapach. A drugi zapach, cóż, ten zapach bardzo lubiłam do pewnego momentu. Używał je też mój mąż, dostał je ode mnie. Do momentu którego? Do momentu takiego, że wyczułam pana stojącego w kolejce po bułki. Piekarni, tak, który też tak pachniał. Następnie pana pracującego na stacji benzynowej i raz poczułam w kościele. Więc w tym momencie powiedziałam, no ja bym chciała jednak, żeby ten mój pan małżonek pachniał nieco inaczej, więc on się przesiadł z tego zapachu na Hermes. A to jest zapach bardzo, bardzo popularny, może na moim nadgarstku. Ja go znam. No wiadomo, bo że mój go znasz. Bo no jak mogło być inaczej? To jest, włoski, słuchajcie, piękny. Stronger Review Emporio Armani. Bardzo ładny, mówią, że orientalny, ale nie, ja bym nie powiedziała, że to nie jest orientalny zapach. Prawda? To jest taki słodki zapach męski, tak. Taki przechodzący z takiego średniego poziomu na taki mocniejszy. Ale ciepły? Tak, ciepły. No właśnie przez to, że on jest taki słodki i ciepły. To nie jest taki zapach męski, który wam się może kojarzyć na przykład z wodą kolońską. Nie. To jest zupełnie inna nuta, ale wiesz co? Jest jeszcze damski. Jest moim damski. Ten jest o wiele piękniejszy. Damski jest Because It's You się nazywa, ten się nazywa Stronger With You. Absolutnie z tych dwóch, jak gdyby męski bardziej podbił serca mężczyzn i kobiet, bo on jest bardzo popularny, ten zapach. Widzicie, małżonek prawie skończył, już był niepocieszony, że już ma go nie używać, że ma się przesiąść na inny zapach, aczkolwiek tamten rzeczywiście bardzo polubił. Powiem, co tu jest. Tutaj jest szałwia, tu jest kardamon, tu jest nutka wanilii, stąd ta taka ciepłość, różowy pieprz. Jest przyjemnie i co ważne, to jest woda toaletowa, z tego co dobrze pamiętam, ale się długo utrzymuje na skórze. I na ubraniach, i na skórze. Także jak gdyby to jest też, to jest taki pomysł, wiecie, z zapachu bezpiecznego, tak? Dla wujka. I też dla młodego mężczyzny. Tak, to też będzie dobry zapach dla młodego mężczyzny. Tamten bardziej dla takiego już dojrzalszego. Ale też mężczyzny, tak, który wie, czego chce. Dokładnie. Ten tak. jest bardziej taki uniwersalny, ale słuchaj, zobacz. I on kosztuje 219 zł 30 ml. Bardzo fajna rzecz. Ja też mam perfum. I też mam zapach, który uważam, że jest dla takiego właśnie świadomego mężczyzny. Wiedziałam, że ci się spodoba. Piękne opakowanie, marka Eisenberg. Ale nie znam tego zapachu. Nie znasz go? No to zaraz przetestujesz. Znam, znam Secret oczywiście cały, uwielbiam numer 3. Wielokrotnie mówiłam. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda butelka. Jeszcze dodatkowo mamy tutaj taki ozdobny klucz, który można nosić jako tutaj, wiecie. Naprawdę coś wspaniałego. Więc jeżeli na przykład jest młody, świadomy mężczyzna, który lubi biżuterię, którzy na przykład lubią męską biżuterię, to mamy tutaj połączenie dwa w jednym. Zapach w przepięknej buteleczce i to też jest zapach orientalny. Mam wolny nadgarstek, no popatrz, będziemy, tak się składa. I będziemy sprawdzać. Jestem bardzo ciekawa, co ty powiesz. A to jest zapach, który bardzo podoba się mojemu mężczyźnie. I stwierdził, że chciałby jednak ten zapach. Czujesz? Tak, ale to jest intrygująco. Tutaj się dużo dzieje, tutaj nie jest płasko, tu jest wielowymiarowo, piękny. No, to też jest taki, to jest taki typ zapachów właśnie orientalnych, typowo orientalnych, że wyczujecie taką nutę indyjską, Marrakeszu, coś w tym stylu, taki zapach, który fajnie sprawdzi się latem w takie wieczory upalne, odrobinka i mężczyzna będzie się za nim ciągnął tak zwany ogon. Tak. Przepiękny zapach. Ja wam również polecam, jeśli szukacie czegoś takiego nietypowego dla mężczyzny, ale właśnie wyjątkowego, no to oczywiście Eisenberg, seria Secret i to jest numer 1. A ja, jeśli chodzi o kobiece, to polecam numer 3, jeżeli będziecie sprawdzać z damskiej linii. Cudowne. No ty w ogóle lubisz większość tych zapachów marki Eisenberg, prawda? Znaczy większość. Jest
dużo, które przetestowałaś, tak, które sprawdziłaś. Tak, tak. Ja jeszcze nie, dopiero się z marką poznaję, ale to dzięki Tobie zachęciła mnie naprawdę Magda, słuchajcie, do tego, tak, żeby próbować i testować markę, bo jest niesamowicie ciekawa i te zapachy rzeczywiście są takie wyjątkowe. To nie są takie oczywiste zapachy, które znajdziesz w drogerii, wiesz, tak, równo ustawione. To jest coś takiego w tej marce, takiego wyjątkowego. Podoba mi się, wiesz, że to nie jest taki wielki koloch ta firma, tylko to jest taka firma, która naprawdę dokłada starań, żeby ten produkt był dopracowany. Dobra, lecimy z następnym pomysłem. To moja teraz, tak? Tak, teraz twoja kolej. Okej, dobrze. 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 No dobrze. No nie wiem, jak miałam pokazać. No po prostu pokażę, no mam, to pokażę, tak. To jest głośnik? To jest głośnik. Słuchajcie, ja już tłumaczę, o co chodzi. To jest przenośny głośnik, prosty, marki Bose. To jest bardzo dobra marka. Ja kiedyś pokazywałam u mnie na blogu JBL, okej, ale Bose jak gdyby jest jeszcze lepszy. To jest głośnik pożyczony od, do nagrania tutaj, od Antosia, naszego, mojego męża, syna 14-letniego. Bardzo prosty w obsłudze, tu się włącza, może wyłączę, nie będziemy. O co chodzi z tymi głośnikami? Nie wiem. Mężczyźni lubią otrzymywać różne głośniki. Czy to głośnik właśnie taki przenośny, że nie wiem, idzie sobie naprawić samochód, bierze sobie głośnik, podłącza, wiesz, Bluetoothem muzykę z telefonu Spotify i leci. Czy na przykład mój małżonek ma fioła na punkcie nawet już nie telewizora, choć mamy taki duży, zakrzywiony. Widziałam ten twój telewizor na Instastory, to Massimo zrobił tak. Tak. To już nieważne, bo mój mąż jest po prostu gadżeciarz, ale on sobie teraz dokupił taki tam soundbar, stoi, takie długie, taki jeszcze inny stojący i teraz sobie jeszcze kupił takie dwa stojące, słuchajcie, głośniki tutaj stojące za kanapą, no i on jest przeszczęśliwy, rzeczywiście ten dźwięk jest bardzo fajny. I Antoś i mój mąż mi potwierdzili, że rzeczywiście faceci lubią otrzymywać głośniki. I moje drogie panie, teraz ja wam dam taką prostą wskazówkę, którą wskazówkę mi dał wczoraj 14-letni Antoś. Magda, no to jest proste, jeżeli masz Samsunga telewizor, no to głośniki trzeba też kupować Samsunga. Jak masz LG, to LG. Jak gdyby taką wskazówkę dostałam od 14-latka, ja ją przekazuję wam dalej. Faceci lubią dobre brzmienie, tak? Myślę, że każdy facet ucieszyłby się też z takiego gadżetu jak pilot z specjalnymi programami. Na przykład zmiana nastrojów u mojej żony, to byłby bardzo dobry pomysł. Albo nie ma focha, jest foch, żeby wiesz, ustawiać sobie na żonę, to byłby bardzo dobry pomysł takim gadżetem. Słuchajcie, ale to oni mi wczoraj powiedzieli, panowie, o czymś takim istnieje, Amazon to wymyślił, to jest dopiero teraz. I ja wam teraz podlinkuję nazwę tego, jak to się nazywa. Napiszemy. Jest to coś takiego, że przyczepiasz sobie kawałek takiego plastiku na lodówkę. Na plastiku jest napisane, powiedzmy, piwo Heineken. Kiedy kończy ci się piwo w twojej lodówce, wciskasz ten przycisk, a on łączy się ze sklepem Amazonu i zamawia tyle piw, ile chcesz, ile tam wciśniesz. Nie wiem, tam sobie sam ustawiasz. Rozumiesz? Po prostu taki przycisk. Podlinkuję wam. Technologia. Jak oni mi to powiedzieli, myślałam, że sobie robią ze mnie jaja, ale później patrzę, tam jest też taka właśnie taki właśnie ten magnesik z pampersami, że sobie ten magnesik przyczepiasz koło pampersów, jak zmieniasz dziecku pampersy, bo ci się skończyły, wciskasz, Amazon to zamawia i przychodzi do ciebie to, słuchajcie. Tak, przychodzi po prostu pocztą do ciebie do domu. W ogóle ja uważam, że dla mężczyzn, jakbyśmy chciały coś fajnego, ciekawego wybrać, to oczywiście gadżety. Tylko tutaj też trzeba uważać, żeby nie kupić takiego gadżetu, jaki już ktoś posiada. Dokładnie tak. I też, żeby też troszeczkę się w tym orientował. Tak, tak jest. No dobra, teraz także głośniki, dziewczęta? Głośniki bardzo dobre. Głośniki jak najbardziej. A teraz Magda, ja mam do ciebie taką prośbę. Zamknij oczy i najlepiej uszy, bo pokażę coś, czego no, ty nie do końca jesteś na tak, ale ja muszę o tym wspomnieć, ponieważ ja i Max uwielbiamy. Okej. Okay. Także zamknij oczy. Obserwujcie moją minę. Jedna z moich propozycji to jest oczywiście zegarek. Ja wiem. Nie chodzi mi konkretnie akurat o tę markę, ale zegarek, tak, w połączeniu na przykład z ciekawymi spinkami do mankietów.
Aha. Już Wam pokazuję. Bardzo fajna propozycja, jeśli na przykład nie wiemy, jaki zegarek naszemu mężczyźnie by się podobał, albo znajomemu, to najlepiej oczywiście stawiać na klasykę. Tak. I na przykład ja uważam, że Daniel Wellington akurat ma takie zegarki, które są klasyczne. Są typowe klasyki. Ja wiem, że o tej marce bardzo dużo się mówi i bardzo dużo się ją reklamuje, ja wiem. Ale to jest taka marka, która jest, ja przynajmniej tak uważam i Max też, bo obydwoje mamy zegarki z tej marki, mhm. że to są takie zegarki neutralne. I na przykład moim zdaniem świetnym rozwiązaniem są takie oto zestawy. Bo tutaj mamy zegarek w takim klasycznym, naprawdę klasycznym wyglądzie, tak. czyli mamy pasek ze skóry i to jest zegarek, który będzie pasował do wszystkiego, i do dżinsów, i do garnituru, i do koszuli, ewentualnie pasek sportowy, który możemy sobie wymienić w zegarku, czyli jeżeli chcemy komuś dać taki droższy prezent, ale też właśnie coś takiego bardziej klasycznemu, na przykład tacie, czy dla wujka, czy dla takiej osoby po prostu starszej, gdzie już no nie możemy kupić gadżetów, nie możemy kupić perfum, ale chcemy jednak dobry prezent, to mi się wydaje, że taki zestaw to jest bardzo fajne połączenie. A jeśli do tego jeszcze na przykład dokupimy, bardzo fajne, ciekawe, spinki do mankietów, zobacz na to. Wow. Z czym ci się to kojarzy? Z perfumami. No, oczywiście. Spinki marki Givenchy, zobaczcie, oryginalne. Bardzo piękne. Fajne, ciekawe. W ogóle bardzo fajne spinki do mankietów, takie właśnie też oryginalne. Polecam Wam szukać w Arkadii. Na pierwszym piętrze jest taki sklep, który nazywa się Dla Niego. Mhm. I tam jest bardzo duży wybór spinek, zapalniczek i nie tylko, różnych gadżetów dla mężczyzn. Więc na przykład połączenie zegarka ze spinkami do mankietów, albo na przykład zegarka ze spinką do krawata, to też jest bardzo, moim zdaniem, bardzo fajne połączenie. Dobrze, ja tutaj się zgodzić muszę z Anitą. Moje miny, które przed chwilą widzieliście, ja świadczą wiemy, tylko o tak. tym, że po prostu za dużo tej marki jest wszędzie i jak gdyby bolą mnie już oczy, bolą mnie te 15% rabaty na wszystkich możliwych Instagramach, aczkolwiek ja nie mogę być hipokrytką, bo ja sama kiedyś pokazałam zegarek marki Daniel Wellington u siebie na Instagramie, bo umówmy się, jak gdyby to jest bardzo ładny produkt. Problem tylko polega na tym, że ten zegarek jest wszędzie i pokazany jest w taki sam sposób. Ja ugryzłam to inaczej. Wymyśliłam sobie, że założyłam zegarek, załatwiłam sobie mnóstwo takich kolorowych balonów i zrobiłam sobie na tle Warszawy, trzymając te balony i ten zegarek i jak gdyby wykazałam się, tak? A teraz po prostu ten zegarek i jak gdyby tak mi spowszedniał, bo jest na wszystkich możliwych kontach na Instagramie i on mi się po prostu opatrzył. No tak, ale wiesz... Nie wszyscy są na Instagramie. Nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że dzisiaj ja chciałam zaprezentować ten zegarek ze względu na sam pomysł. Pomysł tak? jest super, tak. Bo ja uważam, że pomysł, czy zestaw, czy właśnie taki tak. zegarek, to jest bardzo dobry, sprawdzony sposób. Inna sprawa to jest kwestia reklamy danego produktu. Ale wiesz co, tak jak sobie rozmawiamy, to ja mam pomysł. Jestem ciekawa, co wy na to. Może byś nagrał wspólnie taki film właśnie odnośnie reklamy różnych produktów. No bo jesteśmy blogerkami, nakręcamy filmy i współpracujemy z różnymi markami. Mogłybyśmy opowiedzieć Wam tutaj, jak to wygląda z naszej strony. Właśnie ta reklama. Już nie chodzi nam o markę Daniel Wellington, ale generalnie o reklamę w mediach społecznościowych, na blogach, na YouTubie i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat takiego filmu. To byłby mocny film. No dobra, to lecimy z następnym pomysłem. Następny pomysł podsunął mi mój mąż. Jak gdyby ja bym na to nie wpadła, absolutnie. Ale on powiedział, że to jest super, więc ja to przekazuję dalej. Co to jest? Kolejny gadżet. Kolejny gadżet. To jest, słuchajcie, no... Wygląda jak do samochodu, jak się... No tak. To jest to? Tak. Uchwyt do telefonu, do samochodu. I on powiedział, że ten jest najlepszy. Ja nawet źle to trzymam. To się trzyma tak. Tu się wpina. Wy kobiety. W prosty sposób, te wiesz. Te wywietrzniki. Takie. No i on powiedział, że ten tego Basseusa jest najlepszy. Cokolwiek to znaczy. Tak powiedział mój pan małżonek, a ponieważ mój małżonek jak gdyby googluje, sprawdza, ogląda, robi research, robi taki research, słuchajcie, że szok. Jak coś kupi, to ja wam mówię, że ten jak najbardziej się sprawdzi. Nie wiem, co tu jest napisane. W każdym razie ja wam go pokazuję, ja wam mówię, że
Dasz mi link hit. Do tego produktu, to dam. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, tak, postaramy się wrzucić dla Was linki. Uchwyt do telefonu, do samochodu. No słuchaj, mężczyźni są praktyczni i lubią różnego rodzaju gadżety, więc nie ma się co dziwić, że na przykład coś takiego, jeżeli już rekomenduje innym mężczyznom mężczyznę, no to tak, dlaczego tak, nie? Tak. Gdzieś koło 150 zł, z tego co pamiętam, podlinkujemy. I ostatni prezent u mnie. Zapewne zauważyłaś, że ostatnio w naszym domu pojawił się nowy ekspres do kawy. No brawo, brawo, brawo! Wreszcie zainwestowaliśmy w naprawdę dobry ekspres do kawy. Ale w związku z tym, że zainwestowaliśmy w ten ekspres, to powiem Ci, że Max ostatnio ma bzika na punkcie próbowania i smakowania nowych smaków właśnie kawy. Ale mimo tego, że jest Włochem... No właśnie! Tak, mimo tego, że jest Włochem, to jest raz. Dwa, mimo tego, że ma już swoją ulubioną kawę do kawiarki, naprawdę zafascynował go świat Nespresso i co przechodzimy gdzieś obok Nespresso, to mówi, wiesz co, a może weźmiemy to domu i wypróbujemy to, a może weźmiemy tamte. No i tak ostatnio z nim rozmawiałam i mówi, wiesz co, a może nie kupuj mi na Mikołajki żadnych jakichś zbędnych prezentów, kup mi kawę Nespresso. Ja mówię, no gdzie tam taką kawę? Ale słuchajcie, pomyślałam sobie, że rzeczywiście marka Nespresso ma bardzo fajne zestawy. Ja byłam pierwsza. Dzisiaj nie będę rozwodzić na temat tego zestawu, ponieważ możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, ja tam robiłam, pokazałam Wam zawartość, ale ja wpadłam też na inny pomysł, jeżeli chodzi o kawę. Bardziej bym powiedziała oryginalny, chociaż uważam, że zobacz, to jest piękny. Po prostu przepiękny zestaw, nie tylko dla mężczyzny, bo tutaj mamy cztery smaki, ale też i dla kobiety, naprawdę fantastycznie się sprawdzi. Natomiast można być troszeczkę bardziej kreatywnym w życiu i w związku z tym, że ktoś nam daje sygnał, no dobra, kawa, to ja spróbuję to tak zrobić, żeby jednak to było trochę więcej niż kawa. Dobrze, ale tylko powiem jedną rzecz. To jest fajny pomysł na prezent ekspres do kawy. No, ekspres do kawy. Tak, bo Nespresso ma takie mniejsze, prostsze, ma. Które nie kosztują wiele, a na przykład ktoś w biurze no nie ma, bo ma małą działalność, tak, swoją i nie ma takiego ekspresu. Kurczę, to taki mały na kapsułki, mało miejsca zajmuje, świetny pomysł. Tak, ja też uważam właśnie kolejny gadżet tak na dobrą sprawę. Rzeczywiście ekspres to jest fajna sprawa, ale ty wiesz, że w Nespresso nie tylko mamy ekspresy, bo tam są na przykład spinacze do mleka. Taki mam właśnie przy spinaczem. No, także naprawdę można sobie tam wybrać coś ciekawego, a dodatkowo sprawić prezent osobie, która naprawdę tę kawę pić lubi, tak? Mężczyźni, no my kobiety uwielbiamy, ale mężczyźni też lubią pić kawę. I zobacz, co ja sobie wymyśliłam. Kupiłam czarny karton i zwykłą białą wstążkę. Przy Was odpakuję. Dobrze, że Massimo nie ogląda tych filmów, więc nie będzie wiedział, co mój mąż też raczej nie. Ale oczywiście w Nespresso kupiłam dwa nowe smaki. Paris Black. Dwa nowe smaki. I teraz tak, dorzuciłam ulubione czekoladki Massimo. O, sweetaśnie. No bo jak kawa, no to mamy i czekoladki. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze dodatkowo spersonalizuję mu tę przesyłkę, ten prezent. I zobacz, kupiłam mu espresso. No. Znaczy espresso. Filiżankę do espresso, no, zobaczcie. Wiadomo. A dlaczego? Bo oczywiście Massimo ostatnio ma też bzika na punkcie wszystkich filmów dotyczących mafii. Jak nazywa się ten serial? Narcos? Narcos, o właśnie. I Narcos, i w ogóle inne, i Gomorra, i cała reszta. Więc będzie miał swoją filiżankę do espresso, przy okazji kapsułki do kawy, czekoladę i jeszcze coś zrobiłam. Jeszcze coś? Tak, żeby był jeden taki fajny właśnie zestaw od Nespresso. Ty to naprawdę musisz go kochać. Ojej! Ale uwaga! To nie jest bryloczek, to jest pendrive. O, jaki super, w życiu bym nie wpadła. I tutaj na tym pendrive'ie nagrałam mu całą serię jego ulubionego serialu. Ojej, jakie to jest pomysłowe. Także jak ona musi go kochać. Oj tam. Naprawdę. Weź, bo zrobiłam się czerwone. Ale tak sobie pomyślałam, bo on mówi, tak kochani, wiesz, kawę, bo ja mam teraz, bo chciałbym tą kawę próbować. Więc mówię, no dobra. No to dlaczego nie połączyć wszystkiego razem? Zrobić taki jeden spersonalizowany pomysł, przesyłkę, tak, produkt, prezent. Mamy Nespresso, nowe smaki do próbowania, czekoladę, filiżankę super. I ulubiony film. Ja tylko sprawdzę to, bo jestem bardzo ciekawa, jaka to jest moc. To jest dziewiątka espresso. Tak, to jest w ogóle nowa kolekcja. Nie wiem, czy ty widziałaś tą nową kolekcję. Jeszcze nie. No to leć, a to są o smaku, zobacz.
makaroników. A jest jeszcze ojej, o smaku. Co tam było jeszcze? Karmel chyba jest. No. Jest w ogóle cała taka fajna świąteczna kolekcja. I właśnie wczoraj wybrałam się do Nespresso, przyjrzałam te wszystkie smaki i mówię tak, to ten black to będzie idealne, bo Massimo jako Włoch uwielbia ciemne espresso, więc tak, dlaczego nie? A tutaj dla ciebie. No nie do końca, bo makaroniki to jest jeden taki, powiedzmy, słodycz. Super. To jest coś słodkiego, co Massimo lubi łączyć z kawą. Tak. Bo zazwyczaj też pewnie zauważyłaś, że często jak jesteś gdzieś w kawiarni, to do Nespresso podają ci takie malutkie ciasteczka. Tak. I one są lekko o smaku takim migdałowym. Tak. I to jest właśnie taki podobny smak, bomba, migdałowy. Ja na Więc pewno myślę, kupię ten smak. Że wypróbujemy i zobaczymy. Sprawdź, bo naprawdę fajna wyszła kolekcja, powiem ci. I warto się zainteresować. Także spersonalizowany prezent dla mojego Maxa. Super. Dobrze, że on tego nie ogląda, ale znajdzie na pewno, może nie w skarpecie, bo się nie zmieści na Mikołajki, ale znajdzie na pewno obok łóżka. Ekstra. Ja jestem wierna kawie Nespresso długo. Moja ulubiona to jest taka dziewiątka fioletowa arpeggio. No dobrze, cudownie. To już będzie tyle. To już myślę, będzie tyle. Że mam taką nadzieję, że nasze pomysły na prezenty dla panów wam się spodobają. Coś wam tam podsunęłyśmy. Jakiś coś przekazałyśmy, jakieś inspiracje. Tak jak wspomniałam wcześniej, postaram się, żeby w opisie do dzisiejszego filmu znalazły się linki do tych produktów, żeby wam też ułatwić szukanie. No i co kochana, dziękuję ci bardzo za udział w filmie. Mam nadzieję, że kiedyś mnie jeszcze zaprosisz, koleżanko z dużym zasięgiem. Bo ja to taka malutka jak jestem. Jak to ja cię zaproszę? Słuchajcie, jesteśmy w trwa atmosfera świąteczna i wy się spodziewajcie, że będzie więcej filmów z Suzy. Także kochani, dziękujemy wam dziękujemy bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa! Pa.